nim. Zanim na świecie pojawiła się ta książka, o której mówiłem wcześniej, cudowna, wspaniała, niezwykła rzecz dla studentów, ja napisałem coś dla normalnego człowieka. Coś o niebo prostszego do zrozumienia, o dwa nieba prostszego do zastosowania. Nazwałem książeczkę Nie. Protestuję. Chcę żyć. Wreszcie chcę żyć. Nie. Ja wreszcie chcę żyć. Byłem tak przekonany, że ta książka trafi pod strzechy, że umieściłem informację o niej na Facebooku. I co się stało? Okazało się, że to, co tam jest napisane, sprawdziło się w 100%. Nie jest ważne. Nie jest ważne, co ja napiszę. Ważne, jak jest zaprogramowany program komputerowy wyłapujący informacje o samobójstwach. Jak ktoś pisze nie chcę żyć, to znaczy, że to jest o samobójstwach i nawoływanie do samobójstwa, nie do życia. Książka zniknęła z Facebooka, książka zniknęła ze wszystkich reklam. Czemu? Bo komputer tego nie rozumie. Natomiast jest szansa, że ty możesz to zrozumieć. Jest taka szansa, że możesz to zrozumieć, że twoje życie zależy od ciebie. Że to, co ty czujesz, zależy od tego, jak myślisz. I możesz swoje myślenie zmienić w dowolny sposób. Możesz być tak szczęśliwy, niech sobie tylko wyobrazisz. Pod warunkiem, że twoje myślenie będzie ci dawało radość. I to jest możliwe. Co gorsza, to jest oparte na faktach. To pozwala osiągać bliższe lub dalsze cele. To pozwala rozwiązywać konflikty. Takie myślenie pozwala się czuć tak, jak chce się czuć. I takie myślenie chroni życie, chroni zdrowie, chroni poczucie wartości. Mogę cię tego nauczyć skutecznie w dwa dni. 23 i 24 listopada 2019 roku. Mogę pomóc ci zmienić twoje życie. Reszta zależy od ciebie. Informuję, że w tej chwili zostało już tylko 6 miejsc. Łap, chwytaj swoje życie i swoje emocje w swoje ręce. Nie pozwól, żeby ktoś inny tobą manipulował. Mogę ci w tym pomóc. Okay.